Szanowni Państwo, drodzy rodacy, 11 listopada przypada 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten dzień Polacy na całym świecie obchodzą z wielką dumą. Niepodległość jest nadrzędną wartością, o którą walczyły całe pokolenia Polaków, a obecnie nam przypadło dbać o nią i stale ją umacniać, bo doskonale znamy jej cenę. Jak aktualna jest sprawa walki o niepodległość i ochrona naszych granic, widzimy najlepiej na naszej wschodniej granicy, która jest również zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. W tym szczególnym dniu wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Straży Granicznej i Policji, którzy bronią granicy, składamy gorące podziękowania i przekazujemy im płynące z całego świata wyrazy solidarności. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu, by nasza codzienna praca, niezależnie od miejsca zamieszkania, przyczyniła się do wzmocnienia pozycji i chwały Rzeczypospolitej. Korzystając z okazji, zachęcam Państwa do udziału w akcji Niepodległa do hymnu, czyli wspólnego zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w dniu 11 listopada, w samo południe, bez względu na długość i szerokość geograficzną, pod którą Państwo obecnie się znajdują. To przecież piękny gest, który może nas wszystkich połączyć. Rok 2021 jest też wyjątkowy ze względu na 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, który przekształcił Warszawę w światową stolicę muzyki, gdy uczczono twórczość naszego genialnego rodaka. Również Chopinowi leżała na sercu sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości, co znajdowało wyraz nie tylko w jego muzyce, ale również w działaniu. Gdy dawał koncerty w pierwszych salonach Europy, zawsze zwracał uwagę na konieczność przywrócenia niepodległości Polski, a także zbierał środki na pomoc weteranom powstania listopadowego. Zachęcam wszystkich Państwa do odsłuchania koncertu laureatów konkursu, którzy zaprezentowali fantastyczne umiejętności artystyczne i przenikliwą wrażliwość interpretacyjną muzyki Chopina. Raz jeszcze składam Państwu najserdeczniejsze życzenia pogody ducha i sukcesów w Dniu Święta Niepodległości.